Przed rozpoczęciem filmu chciałbym Wam powiedzieć, abyście zastanowili się na subskrybowanie mojego kanału, ponieważ będą tu się pojawiały y, następne poradniki z gierek, filmy z gierek bądź live z gierek y, lub po prostu live z czegoś innego bądź filmy z czego innego. No ale mi się wydaje, że się opłaca. Możecie też dać y, dzwoneczek, żeby Wam się wyświetlały powiadomienia z tych wszystkich filmów bądź live'ów i ja już zapraszam do oglądania. A więc, Mako, wszystkim jestem ja Matuic i witacie w kolejnym, kolejnym kanale. Dzisiaj wam pokażę, jak zainstalować bądź pobrać. To jest to samo w sumie. E, trainer do GTA V, który się nazywa Menu. Bardzo znany trainer, jeden z najlepszych, bo ma najwięcej opcji i po prostu możecie w nim zrobić najwięcej. A więc, tak. E, ten poradnik będzie dla osób, które też nie umiały, mimo tego, że, że tam zrobiłem jakieś tam poradniki, e, pobrać lub zainstalować tego po prostu trainera. A więc dzisiaj wytłumaczę to. Bardziej dokładnie, krok po kroku i wszystko, co trzeba zrobić, aby właśnie ten trainer sobie pobrać, ponieważ dużo osób właśnie pytało o nowy film, szczególnie dlatego, że ostatni film był 10 miesięcy temu, a więc może jest trochę outdated i nie wszystko jest tak samo jak było. No więc dzisiaj nagram taki drugi. A więc tak, pierwsze pytanie, jakie się mega często powtarzało, to było. Jak znaleźć lokalizację swojego GTA, gdzie po prostu te, ta gra jest w waszych plikach, żebyście mogli dodać sobie yy, te menu albo script hook'a właśnie do waszych plików A więc tak, zacznijmy od Steam'a, ponieważ tam, nie, w sumie na PGM się ma najwięcej osób, ale zacznijmy od Steam'a yy, Musicie znaleźć swoje GTA, ja tu akurat yy, nie mam GTA zainstalowanego na Steam'ie, ale przedstawiam to na CESie, to będzie wyglądało tak samo jak na GTA Więc się na swoje GTA, ja tu najeżdżę na CS-a i klikacie prawym Potem właściwości, potem klikacie pliki lokalne i klikacie przeglądaj. I tu wam się właśnie otwierają wasze pliki, yy, wszystkie GTA. Yy, mi się tutaj wyświetlają pliki CS oczywiście, no, ale wam się wyświetlają pliki GTA, jeśli wszystko tak zrobicie. A więc to jest jak znaleźć pliki gry, jeśli chodzi o Steama Dalej, jeśli macie na Rockstar Lancerze bądź Epic Games, to najlepszym sposobem jest po prostu wpisanie w pasek szybkiego dostępu. GTAV Możecie popróbować, nie wiem, z dużych liter Z małych, ale wydaje mi się, że to nie ma różnicy i że wszystko i tak się samo znajdzie, a więc klikacie I macie po prostu ten folder Chyba, że inaczej się nazywa wasz folder z GTA Jeśli naprawdę w żaden sposób nie możecie znaleźć, to polecam wam po prostu przeszukanie waszych dysków, bądź jednego dysku mm, Najczęściej powinno być to, znaczy no zawsze powinno być to w sumie w pliki programów 86 lub program files A więc wchodzicie sobie jeśli macie GTA na Epic Games, to powinno być tutaj gdzieś. Jeśli tutaj nie ma, to, to powiedzmy, że po prostu na innym dysku to macie. Możecie też przeszukać Program Files, to też, też Epi Games, tu GTA na przykład nie ma. Możecie też wejść na dysk D, po prostu musicie tego wszędzie poszukać, gdzie to może być, ale najczęściej to jest właśnie w wy po prostu Program Files 86, ja tu mam akurat właśnie tutaj więc udało mi się znaleźć, wy też mi się wydaje, że sobie z tym poradzicie więc zawsze ten komputer, musicie wejść w obydwa dyski i posprzedać pliki Programów 86 bądź Program Files, bądź coś podobnego jak nazwa do pliki programów, coś takiego właśnie no a więc załóżmy, że już znaleźliście te pliki a więc pierwsze co wam będzie potrzebne do tego żeby zainstalować ten trainer, to będzie oczywiście Script Hook 5. I z tym też były duże problemy, ponieważ dużym wyświetlały się Script Hook Errory, czyli że po prostu taki mega częsty błąd, kiedy Script Hook nie jest w swojej najnowszej wersji, w najnowszej wersji. ponieważ z script, script Hookiem to jest tak, że on musi być zawsze zaktualizowany, jeśli wyjdzie nowa jego wersja, to poprzednia już w ogóle nie działa, nie da się na niej odpalić gry, zawsze gra kraszuje i po prostu no tak to jakoś jest zrobione, a więc zawsze musicie jeśli Wam się gra kiedyś skraszuje, to najczę najczęściej to jest właśnie to, że Wasz Script Hook już jest outdated i musicie sobie pobrać nowego ze strony. A więc tak, Script Hook będzie w linku w opisie, ale jeśli nie zadziała Wam Script Hook z, li z linku y w opisie, to musicie sami sobie wpisać w Google Script Hook 5 i wejść na tę stronę. Więc wchodzicie y na stronę tego właśnie tego skryptuka. To nie jest strona skryptuka. musicie znaleźć tutaj Tom Development. A więc, tak, tutaj klikacie Download. Ogólnie ta strona się teraz zmieniła i teraz jest trochę trudniej właśnie znaleźć to. Ale tu gdzieś powinno to być. Teraz ja sobie znajdę i zaraz do Was wrócę i powiem, jak dokładnie to znaleźć. Ok, już wszystko wiem. To jeszcze raz Wam pokażę od samego początku. Jesteście, wpisujecie sobie tutaj Scriptug 5. Nie wchodzicie na GTA 5 moc, tylko wchodzicie tutaj. Będzie link w opisie, ale jak nie zadziała, to wiecie, musicie sobie sami też dać radę to zrobić. Klikacie Download i tutaj będzie małym napisanym drużkiem: Scriptug 5 uh, is released among with not native trainer. Have fun with GTA 5 guys. Klikacie w to i tutaj macie przycisk Download. Klikacie przycisk Download i skryptuk powinien wam się już sam pobrać. No i to jest y, wszystko, co na razie musicie zrobić, jeśli chodzi o Script hooka, bo teraz przejdziemy do pobierania menu PC. Menu PC już musicie pobrać na GTA 5 MODS, więc y, link w opisie również będzie. Ale jeżeli jakimś cudem ten link wygaśnie, bo zawsze z linkami tak jest, że w końcu on nie działa, i potem będą komentarze, że link nie działa, ja się postaram zawsze go zaktualizować. Ale jeśli nie będzie, wpisujecie po prostu GTA 5 MODS. Wchodzicie na stronkę, wpisujecie my, eny, y, o, o i pierwsze co Wam wyskoczy to menu, chyba że jakimś cudem nie będzie, bo nie wiem, twórca, y, twórca usunie moda, ale nie wiem jak to jest możliwe, ale możliwe zawsze wszystko jest, więc pobieracie. Tutaj wyświetla wam się okienko tej stronki z pobieraniem i zawsze na górze samej będzie najnowsza wersja i tą najnowszą wersję musicie pobrać i pobieracie zip. Z tych wszystkich trzech opcji klikacie w menu SP.zip. Pobiera wam się menu SP.zip. No i teraz już możecie sobie to zamknąć, możecie sobie to zamknąć i możecie sobie to zamknąć i też możecie sobie to zamknąć. A więc tak, następnym krokiem będzie zainstalowanie tego wszystkiego w plikach gierki Zaczynając od script hooka A więc tak jak już wcześniej znaleź znaleźliście sobie te pliki waszego GTA Czyli jeszcze raz powtórzę, jeśli nie zadziała GTA 5, wchodzicie sobie w ten komputer Dysk, w którym macie to Albo jak nie wiecie na którym dysku macie to wystarczy to poszukać Program files, jedno z jedno albo drugie Program files albo pliki programów czy jakoś tam inaczej I tutaj gdzieś powinniście mieć wasze GTA a więc następnym krokiem jest po prostu wrzucanie, wrzucanie e, tego co pobraliście, e, waszego skryptuka do e, właśnie waszego folderu z grom. A więc tak. Otwieracie sobie drugie okienko plików i macie w pobranych, e, w pobranych macie skryptuka. Możecie sobie go przerzucić na pulpit. I menu SP tak samo możecie sobie użyć na pulpit. I teraz tak otwieracie sobie skryptuka i w nim macie takie coś. Już Wam tutaj wszystko na ekranie rozłożę. Macie BIN, README i jakaś strona internetowa. Yy, jedyne co Wam się przyda to jest BIN, a więc klikacie w BIN i tu macie trzy pliki. Tak jak już tłumaczyłem w poprzednim paradniku trainer.asi, to jest. Trainer od samego Script Hooka, a ta reszta to jest po prostu jakby aktywator do wszystkich modów z całego GTA, jakie w ogóle będziecie chcieli kiedyś pobierać, a więc Native Trainer to jest ten słabszy Trainer, my się skupiamy dzisiaj na menu SP, ale jeśli chcecie pobrać sobie taki prostszy Trainer w obsłudze, tak mi się wydaje Yy, ale po prostu jest nie o wiele mniej rzeczy, jest gorzej wykonane. To możecie sobie to wrzucić do plików, ale dzisiaj pokażę Wam, jak zainstalować menu. Więc tak, yy, musicie przeżyć sobie menu, znaczy yy, dmp 8dll do Waszego folderu z Grom, głównego folderu z Grom, żadnego moc, tylko główny folder z Grom, scripthook 5dll To musicie też wrzucić i te dwa pliki to jest wszystko. Native Trainer i możecie zostawić. I Script 5 już Wam się do niczego nie przyda, a więc to możecie na spokojnie sobie usunąć albo zostawić, jeśli będziecie kiedyś sobie reinstalować GTA i pobierać jeszcze raz. Następna rzecz to jest wrzucenie menu SP, czyli yy, no po prostu naszego całego trainera i mod menu, jak to jeszcze tam kto nazywa. A więc tu macie 4 pliki, jeden folder, 3 pliki. Licens to nie będzie nam potrzebne. Menu ASI to będzie nam bardzo potrzebne, readme nie będzie potrzebne, i menu STAV będzie też bardzo potrzebne. Więc pierwsze co to wrzucać wrzuca folder z menu STAV. W, w tym folderze są zawarte wszystkie, um, wszystkie, nie wiem, konfiguracje, wszystkie, no nie wiem, po prostu cały trainer. A menu ASI to jest, nie, wiem, nie znam się, ale pewnie jakiś tam aktywator do tego wszystkiego, a więc te dwa pliki. Menu Staff i menu ASI. License i README nie potrzebujecie w waszym folderze z GROM, ale tak samo menu Staff i menu Asi wrzucali do swojego głównego folderu z GROM. No i instalacja właśnie dobiega końca. Gratulacje pobrałeś właśnie trainer do GTA, możesz odpalać GTA. Jeśli nie zadziała, to pewnie jest to error z albo masz, nie wiem, jeszcze coś dorzucone do gry, co nie możesz mieć zawsze jak coś nie działa, mimo tego, że pobraliście Scriptuka. Najnowszego ze strony albo pobraliście menu, też tak samo najnowsze ze strony, to możecie spróbować zainstalować GTA, bo może nie działać. Może macie jak GTA z jakiegoś innego lancera, bądź jakieś skrakowane, to też może nie działać, bo no to wszystko. Ja wiem, że działa na Epic Games, działa na Steamie, działa na Rockstar Games, a resztę już nie znam żadnych launcherów, a więc to. Na ten temat wam nic nie powiem. Tak samo menu SP możecie sobie już wyrzucić do śmietnika waszego w komputerze, żeby wam nie zajmowało miejsca, bo to są tylko pliki, które skopiowaliście, przerzuciliście do swojego głównego folderu z Scrum. A więc na tym momencie możecie już sobie przerzucać, ee, włączyć GTA. jeszcze chciałbym tylko jedno dodać, że menu nie działa na online. To nie jest żaden cheat, to jest tylko e, taki. No bo po prostu takie urozmaicenie do singla, abyście mogli sobie spawnować, yy, spawnować yy, auta, sobie nimi jeździć Nie wiem, możecie robić nim wszystko dosłownie, możecie też yy, tworzyć nim jakieś sceny do jakichś krótkich nie wiem, filmików, jeśli coś takiego się interesujecie tym Ale to na pewno nie jest na online jeśli wejdziecie na online, to albo pokaże wam się automatyczna blokada wejścia, albo po prostu wejdziecie i dostaniecie bana Więc naprawdę nie polecam wchodzić z tym na online no i tak zanim jeszcze przejdziemy do gry, czy to wszystko działa, to powiem wam, że jeśli chcecie uninstalować to to albo po prostu, jeśli macie czas, to możecie reinstalować GTA, a jak nie, to po prostu jest na to prosty sposób, po prostu na to prosty sposób. No dobra. Wchodzicie po prostu w te pliki wasze, gdzie macie no to wejdę tutaj wyciągnę te dwa pliki, bo w sumie jeszcze mi się przydadzą. Macie te menu SP i script 5. I najłatwiejszym sposobem jest po prostu wejście w to, wejście tutaj i te pliki jeszcze raz dwa, te, te, te same co wrzuciliście, czyli script 5 i the input 8dl, wrzucacie, wrzucacie do folderu z GTA i wam się wyświetli opcja, że te pliki już są w, w głównym folderze. W sumie wam to pokażę. A więc, jeśli wrzucicie te pliki, które wrzuciliście wcześniej, czyli DINput8DLL i native, znaczy scriptuk 5 to sobie wywalę. Yy, więc tak, zaznaczacie te dwa pliki i przerzucacie je sobie do głównego folderu z GTA. Teraz uwaga, pokazuje uninstall. To nie jest zaznaczność, którą musicie wykonać, aby zainstalować. Tylko to jest, jeżeli nie chcecie już mieć tego yy, trainera i chcecie grać, powiedzmy, sobie na online, tak. To tak, klikacie, zamień te pliki w miejscu docelowym i one Wam się podświetlają tutaj. Skryptuk 5, nie wiem, jak odjedziecie myszką, też one się podświetlają. Dopóki nie klikniecie, to Wam się będą podświetlać i te, które Wam się podświetlają, wtedy usuwacie. Jak już usunęliście te dwa pliki, to wtedy możecie sobie wejść w menu SP i tak samo tutaj w menu SP wszystkie pliki które wrzuciliście, czyli nie README, nie LICENSE, tylko MENU staw i MENU ASI wrzucacie do folderu z grom, zamień pliki miejscu w miejscu i podświetlają wam się na biało tak samo, A więc te, te dwa pliki usuwacie. MENU zawsze tworzy sobie jakiś tam katalog z jakimiś tam save'ami z gierki, to chyba nie powinno nic wpłynąć na waszą gierkę na ona, więc to może zostać, chyba że znajdziecie tutaj w plikach jakieś jeszcze foldery, nie wiem, jakąś nazwę z MENU, to możecie zawsze usunąć dla bezpieczeństwa, ale wydaje Wydaje się, że to jest wszystko co musicie zrobić, żeby grać na online. A więc widzimy się w Gierce, już wam pokażę, że wszystko działa i jeszcze tylko wam chciałbym przypomnieć, że mam swojego Discorda, link będzie w opisie. Jeśli nie uda Wam się jak, jakimś cudem jeszcze po moim takim poradniku pobrać tego, to zawsze możecie się ze mną skontaktować. Ja tam mam wszystkie powiadomienia włączone z serwera, możecie też ze mnie napisać na PV ja Wam chętnie też pomogę z pobraniem tego, a więc zapraszam koniecznie na mojego, na mojego Discorda, bo zależy mi tam, żeby dobić trochę więcej osób, żeby też więcej info mógłbym Wam przekazywać przez takie social media. A więc w sumie to wszystko z takich announcementów i widzimy się w GTA i Wam pokażę jak to wszystko działa. Ok, gierka już się załadowała, tu mam czystą gierkę bez żadnych innych modyfikacji, tylko właśnie ten script, hook i menu, które przed chwilą pobraliśmy A więc tak, odpalacie samego trainera na guzik F8, tak jest domyślnie ustawione. Jeśli macie coś w grze zbindowanego, na M8, polecam to albo odbindować, albo w, chyba gdzieś tam w, w plikach tego menu jest zmiana bindu, ale to jest dla początkujących w sensie no, trochę trudne, żeby to ogarnąć, więc jak już to polecam wam zmienić bindów w GTA. A więc tak, klikacie F8 i pierwsze co Wam się pojawi, to będzie. Powiadomienie o tym, że menu jest załadowane. Ok, jestem z powrotem. Tu jest też ważna uwaga: bo akurat w moim przypadku, za pierwszym uruchomieniem, skryptu, znaczy w sensie menu, nie zadziałało. A więc, jeśli wam wyskoczy error za pierwszym razem, to, to nie znaczy, że was, wasze menu nie działa, po prostu wystarczy z, zrestartować z tak jak właśnie się stało w moim przypadku. I to jest bardzo dobry przy, przy, przykład, że. Jeśli za pierwszym razem Wam nie włączy się menu, to wystarczy, no po prostu w większości przypadkach też jest tak, że wystarczy zresetować GTA i wtedy będzie wszystko działać, a więc zobaczmy czy teraz działa. Klikamy F8, załadowuje nam się skrypt na menu PC, tu będzie taki dźwięk i powiadomienie w lewym dolnym rogu nad mapką i zawsze jeśli odpalicie GTA musicie kliknąć F8 dwa razy, bo za pierwszym razem się jakby ładuje skrypt, a za drugim odpala się samo menu. I teraz tak, dużo osób też się pytało w komentarzach jak poruszać się po samym y, menu Sam ja mam kiedyś taki problem jak pierwszy raz je pobrałem A więc y, główne cztery przyciski to jest strzałka w górę, strzałka w dół, backspace i enter Tak jak tu macie w prawym dolnym rogu ekranu y, Powinniście mieć właśnie takie coś też u siebie jak załadujecie już, jak odpalicie właśnie swoje menu już w samym GTA A więc strzałką w dół lecicie sobie w dół, strzałką w górę lecicie sobie w górę I to nie jest WASD E, tylko strzałki w prawym dolnym rogu klawiatury. E, a więc tak. Lecicie sobie do góry nadu strzałkami i jeśli chcecie na przykład sobie kliknąć właśnie Vehicle Options, to musicie sobie na nie najechać i kliknąć sobie Enter. Jeśli chcecie z tego wyjść, to klikacie Backspace. Czyli wchodzicie na przykład Vehicle Options, wtedy nadu strzałką Vehicle Spawner. E, powiedzmy, że schodzicie sobie na super i spłonicie sobie autko jak je chcecie. Ja sobie zespawnięm jakieś randomowe. I możecie sobie rozpomnieć prawie wszystkie, ponieważ to jest też ważna uwaga. Są też auta, które nie działają, na przykład Zerusa, które po chwili znika. I to dzieje się tak u każdego, to jest nieunikniony błąd. Nie wiadomo kogo, znaczy może wiadomo, ale ja nie wiem kogo, z, z kogo strony to jest błąd, że te auto znikają, prawdopodobnie jest ze strony menu. Ponieważ, tak, z czego co wiem, to nie było aktualizowane, ale to jest tylko tam z, chyba z Max z 4 autami, a więc większość aut powinna wam się na spokojnie respić i powinniście je używać bez żadnego problemu. Autos online mogę wam nawet pokazać, że wszystkie prawie będą działać. Może jeszcze napadkiem na jakieś, które nie działają, a więc to w sumie tyle z poradnika. No, jedyne co chciałem tu powiedzieć to, że nie wszystkie autos online działają i to te poruszanie się, więc jak chcecie teraz wrócić do głównego jakby punktu, to klikacie backspace, backspace, backspace i tutaj jesteście na głównym ekranie. Jak chcecie wyłączyć, to klikacie F8 albo też nie, escape nie działa, ale jeśli wejdziecie sobie tutaj, to nie, też escape nie działa. Czyli poruszacie się tylko backspacem, enterem, strzałką do góry jest strzałką w dół. Czyli Możecie się poruszyć taką, możecie sobie cofnąć, możecie sobie w to wejść z trzałkami możecie sobie w to wejść i możecie sobie po prostu e, reswić co chcecie. Możecie sobie reswić tutaj, e, właśnie pojazdy. Tutaj możecie sobie player options, tu macie e, też dla ludzi, którzy nie znają się tak na, aż na angielskim. E, tu macie invisibility, czyli niewidzialność, a tu macie invincibility, czyli niezniszczalność. To jest bardzo podobny wyraz, pewnie dużo ludzi mieli Invincibility z niewidzialnością, a to jest niezniszczalność A więc jeśli chcecie mieć niezniszczalność, to klikacie w Invincibility e, Tutaj macie no ragdoll, seatbelt, e, co tu dalej jest Wanted Level Tutaj macie też Never Wanted, i jeśli jest, jesteście akurat ścigani przez policję, nie możecie odpalić Level want, never Wanted. Musicie sobie na początku strzałkami w prawo i w lewo też zapomniałem właśnie dodać. Teraz już to powiem w prawo i w lewo. Jeśli macie właśnie takie opcje, gdzie pokazuję wam strzałkę w prawo i w lewo, możecie sobie tutaj dodawać albo ujmować jakiś właśnie tutaj procentów do jakichś. No, tu jest akurat wysokość. Tutaj jest speed tego poruszania się albo szybciej, albo wolniej. Tego akurat się nie, nie da zmniejszyć czemu. A więc, tutaj, jak będziecie, będziecie ścigani, możecie sobie prawo i lewo zmniejszyć ten, zmniejszyć wasz lontat A więc, jeśli nie chcecie być ścigani, przypolicie, klikacie never wanted. Co tu dalej macie? Możecie się tepnąć Waypoint Forward. forward To znaczy do przodu, czyli tepacie się do przodu w takim, w takim właśnie sposobem. Nie wiem czemu to tak nie chce Tak średnio teraz działa, ale no, jak widzicie, tepam się do przodu, więc jest git. Możecie sobie ustawić waypoint, na mapie się tepnąć do waypointa, możecie się oczywiście tepać do lokacji z Gitą online, czyli na przykład do jakichś właśnie lokacji, których w ogóle nie ma na single, to jest też fajne. Macie tutaj weapon options standardowa, czyli give ALL Weapons. To Wam daje wszystkie bronie. No i teraz, jak wyjdę z samochodu, mogę sobie kliknąć tab i widzicie, że mam totalnie wszystkie bronie w całej gierce. Sorry. Dobra, taki failik, bo kolega do mnie zadzwonił. Tak jak w sumie w ostatnim poradniku było tak samo. Kolega do mnie zadzwonił podczas nagrywania. No i tak. Dalej macie. No Gifle Weapons to jest chyba jedyna opcja, której tu będziecie używać. Weather Options, macie sobie zmieniać pogodę, możecie zrobić sobie overcast, Rain, Thunder, nie wiem, clearing, neutral. Wszystko możecie sobie zrobić z pogodą. Extra Sunny to jest po prostu, że macie największe słońce i to jest sobie najlepsze. Time Options możecie sobie zmieniać godzinę, może być, nie wiem, noc, może być rano, miło to też możecie sobie zmieniać. Object Spooner to jest. Możecie sobie właśnie latać i brać powiedzmy auto do góry to no nie wiem czy potrzebne nikomu ale pewnie niektórym będzie potrzebne Misk Options dlatego tego nie wiem w sumie tego nigdy nie używałem i settings tak samo nigdy nie używałem. A więc to jest wszystko, co musicie wiedzieć o tym trainerze. Jeśli są jakieś pytania, piszcie w komentarzach, albo właśnie wbijcie na Discorda i tam się możecie zapytać. Ja dzięki wam wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że teraz wszyscy już zrozumieli, yy, Którzy nie umieli właśnie zainstalować albo obsługiwać trenera z poprzedniego poradnika, albo wyskakiwałem jakiś błąd. Kurde, 20 minut poradnika. No, trochę back, ale dobra. No, to, jest, to był taki całutki poradnik. Wszystko, co musicie wiedzieć o tym trenerze jak go pobrać i ogólnie. Ja już nie będę tutaj gadać. Dzięki za oglądanie. Widzimy się w kolejnym poradniku, live, filmie. A was żegnam i cześć.